Miło mi Was powitać na pierwszym spotkaniu Jaga w tym roku. Ta prezentacja dotyczy dziedziny, która nazywa się machine learning. Z tą dziedziną wiąże się pewna wiedza matematyczna, jakkolwiek pamiętam ze studiów, że na wykładach z analizy większość osób spała albo robiła coś innego. Dlatego będę starał się Wam głównie pokazać przykłady kodu, pomijając jak najbardziej się da jakieś fikuśne wzory i stwierdzenia matematyczne. A jest to możliwe, ponieważ narzędzie, o którym będziemy mówić, Machout, dostarcza nam bardzo ładną abstrakcję programistyczną, która ukrywa te całe dosyć trudne i skomplikowane szczegóły matematyczne. W pierwszej prezentacji zobaczycie kod, który bynajmniej nie jest jakimś wzorcem dla kodu produkcyjnego, po prostu napisałem go tak, aby łatwo się tutaj na jego podstawie tłumaczyło zagadnienia. Jakby ktoś nie wiedział, kim jestem, proszę, zobaczymy. I zacznijmy od tego, przede wszystkim dzisiaj powiemy, po co my się tym interesować. To będzie o Machout i machine learning. Później przejdziemy sobie do dokładniejszego omówienia, czym jest dokładnie to narzędzie. A następnie przedstawię Wam przykłady trzech obszarów zastosowania, rekomendacji, klasyfikowania i klasyfikacji. Myślę, że te przykłady są dosyć proste, jakkolwiek będę starał się analizować je tutaj powoli, gdyż wiążą się z pewną wiedzą matematyczną. Może to nie być intuicyjne na początku. Tak, zacznijmy od tego przede wszystkim, co jest tym ciekawego i gdzie schowane są pieniądze, tak? Generalnie niedawno pojawił się nowy buzzword. Buzzword, czyli coś, co istniało od dawna, ktoś to uprościł, sprowadził do jednego słowa, tak aby mieściło się na prezentacjach biznesowych. I tym buzzwordem jest tak zwany Big Data, tak? Firmy zaczęły postrzegać coraz większą ilość danych, jakie mają, jako pewną wartość. Wartość, z której można pewne zyski biznesowe wyciągnąć. I tutaj jeszcze nie męczono, bo nazwano to Big Data, tą dziedzinę problemu. I pytanie, co potrzebujemy, aby mając naprawdę, tutaj widzimy, to jest exabyte, tak? Nie wiem, ile to jest zeń, po przecinku. Mając tyle danych, aby wydobyć z nich wartość biznesową, co potrzebujemy? Tak? Przede wszystkim potrzebujemy infrastruktury. Nie wiem, czy kojarzycie te narzędzia, które są wyświetlone. Tu najważniejszy w kontekście tej prezentacji jest Hadoop. Hadoop umożliwia nam rozdzielenie obliczeń na wiele nodów, wiele komputerów, dzięki czemu to odbywa się znacznie szybciej. Poza narzędziami potrzebujemy oczywiście algorytmów. I tutaj na scenie pojawia się Machout. To jest bardzo młody projekt. On zjawił się w 2008 roku i początkowo to było wsparcie dla projektu Lucene. Lucene jest to narzędzie, które umożliwia indeksowanie dokumentów. I Machout wspierał tą dziedzinę właśnie od strony machine learning. Jakkolwiek okazało się, że jest to tak dobrze napisana biblioteka, że Apache stworzyło z niej osobny projekt, ponieważ część danych Hadoop jest także projektem Apache, także ludzie się dogadali. I Machout jest już przygotowany do tego, aby ruszyć na Hadoopie, tak? Abyśmy używali chmur czy wielu komputerów do obliczeń na ogromnej ilości danych. Przechodźmy teraz do przykładu. Pierwsza strefa zainteresowań i rekomendacje. To jest lista książek, którą wyświetli nam Amazon, jeśli wejdziemy sobie i wpiszemy pozycję Machout in Action. Pytanie, jak system może znaleźć te rekomendacje? Macie jakieś pomysły? Żadnych pomysłów. No generalnie są, opieram się do dwóch podejścia. Pierwsze to jest zorientowanie na użytkownika, tak? Czyli wchodzisz sobie na przykład Kaziu do sklepu, no i sprzedawca mówi, o, mam tutaj dwóch użytkowników podobnych do Kazia, oni kupili to i to, to pewnie Kaziu też kupi to i to. Tak, to jest chyba jasne. Drugie podejście zorientowane jakby na produkty, tak? Kazio wszedł do sklepu, wybrał sobie trzy książki, a sprzedawca widzi, o, mam tutaj książki podobne do tych książek, to też polecę Kazio. I na tych dwóch, teraz zademonstruję te dwa przykłady w kodzie. Mam nadzieję, że czcionka będzie wystarczająco duża. I tak, żeby to wszystko było jasne, najpierw szybciutka prezentacja na przykładzie aplikacji, którą napisałem. Tak, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć model danych, gdyż te algorytmy są naprawdę bardzo czułe na dane.
mamy książki, tak? Są bardzo tutaj tendencyjnie podzielone takie grupy, większe cztery, no to mamy taka dziedzina zainteresowań agile. Następnie takie bardziej manipulacyjne dla ludzi, którzy lubią inne metodyki. No i na końcu tak dla rozmaicenia troszeczkę o zdrowej żywności. Następnie mamy 5 użytkowników w systemie. No oni też tak są ponazywani, żeby było wiadomo od razu, kto jest kim. Słucham? User file. Tak, no user file. Tak, mamy złote losu, tak się wiadomo, nie lubią tyle żal. Ten młody polowiec, czyli ta osoba, która lubi te książki o zasobach. Tu nasz lubi zdrową żywność, no user file to będzie użytkownik, któremu będziemy generować rekomendacje. I zobaczmy w ogóle same rekomendacje. Preferencje, przepraszam. Widzimy, tak? Są różne. Momencik. Kolorki dla różnych użytkowników. I na początku widzimy, tak? Agile'owiec. Wysokie oceny, tak? Od 1 do 5 dla książek związanych z Agile'em. Mniejsze oceny, tam w zasadzie no, negatywne dla tych waterfallowych. Poniżej mamy waterfallowca, on ma preferencje odwrotne, tak? Czyli nisko ocenia książki agile'owe, wysoko swoje książki waterfallowe. No dla urozmaicenia, tak, kucharza mamy. Mamy także drugiego użytkownika, 2. I na końcu nasz user 5, wyzerujmy mu wszystkie preferencje, aby zacząć z czystym kątem. Czy mniej więcej ten model danych jest jasny? To jest bardzo ważne, żeby tylko zrozumieć. Tak. 5 gwiazdek to mi się podoba, 1 nie podoba. No i na początku nie mamy żadnych danych użytkowniku 5, czyli no, system nie ma na jakiej podstawie stworzyć tych preferencji. Też rekomendacji, przepraszam. No i zobaczmy. Na razie zwróćcie uwagę tylko na tą górną część. Nie mamy. Także dodajemy jakieś preferencje. Jedna książeczka. Druga książeczka. Zobaczmy, czy się dodało, tak? I pytanie, czy teraz już system może jasno stwierdzić, że ten użytkownik 5 ma jakieś preferencje podobne do któregoś z użytkowników systemu? No właśnie, no jeszcze nie wiemy, jaką opinię ten użytkownik ma o książkach waterfallowych. Także zobaczmy jeszcze, czy da się wygenerować jakieś rekomendacje. No, jeszcze nie możemy. Później omówię, co to są te dalsze grupy, ale tylko zwrócił uwagę na to. No to dodajmy jakąś negatywną opinię o książce takiej, tutaj o manipulacji. Tak, mamy 3 książki i teraz już powinna pojawić się rekomendacja, tak. Widzimy, co tu się dzieje, tak? Item 3, 8, 7 są ID key. Poniżej pokażę wam listę, bo tutaj się cało nie mieści. Czy tak, item 3 jest rekomendowany z wartością 4,49, tak? Pamiętamy, mamy gwiazdki w systemie 1 do 5, czyli 4,49 to już prawie jest maksymalna dobra ocena. Pozostałe 2 książki mają niską ocenę. To, że się pojawiły 3, to jest na siłę ustawione w konfiguracji. Tak, zawsze będą 3 książki, jeśli jest więcej niż 3 w możliwym zbiorze do wyboru. No i zobaczmy, 3 książka Agile Estimating and Planning. No ale widzimy, że nie pojawiła się książka 4. Dlaczego? Również teraz pokażę w kodzie. Ustawieniem na przykład jest to, że system ma się wzorować tylko na 2 najbardziej podobnych użytkownikach, tak? Czyli Agile'owiec 1, Agile'owiec 2. I zobaczmy, że w tym przypadku Agile'owiec 2, ta książka to była Succeeding with Agile. Co? Tak, 4 to będzie Succeeding with Agile.
i zobaczmy, że użytkownik Agile'owiec 2 nie ma żadnej opinii odnośnie tej pozycji, tak? Za chwilkę, to może być jeszcze nie do końca jasne, tak chciałbym tłumaczyć, dlaczego bierze system dwóch użytkowników i na jakiej zasadzie są te obliczone podobieństwa, tak? Ale na razie mam nadzieję, że to jest widoczne, tak? Że mamy w systemie 5 użytkowników, dwóch jest wielbicielami Agile'a i nie lubi waterfallu i ten trzeci też wyraża takie preferencje, tak? Tym, że w tej chwili system nie widzi, że ogólnie ta druga książka, Systemic Agile, jest lubiana w tej grupie, tak? Gdyż tylko ten użytkownik ma odnośnie niej opinię. Czy to jest jasne? Nie, to nie ma znaczenia. No ale w każdym razie teraz zobaczmy, co się stanie, jak Agile'owiec drugi doda sobie opinię, tak? On lubi te książki. No, teraz zobaczmy, czy się dodało. Tak, mamy tutaj 5 gwiazdek. Rekomendacje. O, i widzimy, pojawiła się książka czwarta. Dobrze, to przejdźmy do kodu, żeby już było jasne, co tutaj się dzieje. To jest metoda kontrolera, która generuje rekomendacje. I zobaczmy, czy kod jest widoczny, mam nadzieję, tam wszędzie. Słucham? To zaraz. Pozawijam lecznie. Generalnie pierwszą rzeczą, jaką musimy dostarczyć, aby wygenerować rekomendacje, są dane, tak? Machał dostarcza kilka możliwych modeli danych. Z kliku tutaj przykład z bazy danych. Podajemy numery na bazę, nazwę tabeli i nazwy kolumn, gdzie są ID użytkownika, danej rzeczy i referencje. Następnie musimy określić, na jakiej zasadzie będzie generowane podobieństwo tego. Tutaj jest kilka możliwych sposobów. Teraz sobie powiem, na przykład ta implementacja Tyson, sprawdza na przykład, czy sobie wyobrazimy, że mamy taki ciąg. Powiedzmy, na osi X są książki, a na Y są oceny. To teraz tam są różne takie śmieszne teorie, które sprowadzą, wezmą dwa takie ciągi i na końcu, jeśli te ciągi są do siebie podobnie idą, to wygeneruje jeden. Jak przeciwstawnie minus 1, a jak są w ogóle niezależne, to 0. Inna tutaj implementacją podobieństwa, to może pamiętacie jeszcze, bo to było dosyć proste, odległość euklidesowa. Tak, musimy sobie wyobrazić, że generalny komputer musi operować na liczbach, tak? Czyli on wszystkie te preferencje próbuje na jakimś układzie współrzędnym. Tak, jak tutaj mówimy o osiach. No i euklidesowa odległość, na przykład, może to narysuję nam jakimś graficznym. Mamy na przykład układ. No i załóżmy, że o, tutaj kilka osi, to jest jedna książka, załóżmy druga i tutaj są jakieś gwiazdki od 1 do 5. No i powiedzmy tak, jeden użytkownik znajduje się gdzieś tutaj, inny tutaj. Tak, czyli w zależności od tego, jakie oceny dla danych książek zostały tam wystawione, to gdzieś w tej przestrzeni użytkownicy są jakby w postaci współrzędnych przedstawieni i później możemy odegrać się tym współrzędnymi liczyć. Nie, po twarzach nie widzę, czy to jest w miarę. Tak, dajcie znak, czy to... Znaczy, powiedz tak, najważniejsze tutaj tak naprawdę to jest tylko wytłumaczenie, tak? Jak to jest zaimplementowane, to my się nie musimy tym w tej chwili przejmować, bo to właśnie to dzięki temu, po to jest ten machał, tak? Żebyś nie musiał główkować, gdzie te jakie wzory są zastosowane. Na razie próbuję wam tylko nieco tak objaśnić, na jakiej zasadzie się właśnie takie
życiowe sytuacje transformuje w matematykę. Czy to mam pierwsza, mam tak, model i mamy podobieństwo. Następnie, to co wam mówiłem, jest ustawienie, że bierze tylko dwóch podobnych użytkowników, tak? Czyli kolejną rzeczą jest jakby sąsiedztwo. Czyli gdzieś pamiętać, tak, wykres, mam kilku użytkowników, no i teraz pytanie właśnie, na ilu ma się wzorować, tak? Mamy dwa podejścia, albo możemy wziąć ilość użytkowników, albo jeśli mamy jakieś takie dane, gdzie oni są rozstrzeleni, możemy wziąć na przykład odległość, tak? Czyli to by wyglądało w ten sposób. Pytają na przykład, jak masz jakiś układ spółdzielny na pewnym komputerze, tak? No to ile ci zajmie policzenia z jego między punktami? To 5% tak jest jej tam. Tak, nie, no, ale to tak jak spojrzeć, weź wygenerację milion punktów gdzieś na dwumiarowej osi, no i zobacz, ile ci czasu daje policzenie. Plus pamiętaj, że zaraz pokażę, Machot ma specjalne wsparcie na Hadoopa. Mówię założenie, że to będą ogromne zbiory danych i one nie będą odpalane algorytmy na jednym w jakiejś chmurze. Ja tutaj właśnie chciałem pokazać różnice, tak, w tych sąsiedztwie. Mamy dwa podejścia, tak? Jedno jest na, mamy na sztywno ustawioną liczbę użytkowników podobnych, natomiast w drugi sposób, że na przykład oni są rozstrzeleni, tak naprawdę ten pierwszy, najbliższy jest tak naprawdę niepodobny w sensie biznesowym tego naszego, no to możemy określić jakiś zakres, jeżeli poza tym zakresem już tutaj zadamy, że użytkownik wcale nie jest podobny. Tak, czyli mamy model danych, podobieństwo i sąsiedztwo. I to w zasadzie wystarczy, aby już zaprząc do pracy nasz recommender. Później ma też konfigurację dla którego użytkownika i tak jak mówiłem, na sztywno mamy zapisane, ile tych rekomendacji ma się pojawić. I ostatni krok. Odpalamy naszego recommendera. I możemy zmniejszyć rekomendacje, tak? Wersję czytał mniej więcej po tym wytłumaczeniu jest dla was proste. Dla Juliana wie, że tak, ale popatrzmy. Okej, no i to właśnie jest siła tego narzędzia, że możemy już w zasadzie, zwykły programista Java usiądzie i może zacząć z tym działać już jakieś, podnosimy zyski, tak? No znam projekty, na przykład rekomendacje w sklepach odrobione random next link, tak? I to jest rekomendacja. Tylko trzeba sprawdzić, czy już nie kupiony jest. Tak, tu chodzi o powiązanie. Bo jeśli chciałbyś. Znaczy wiesz, no, to jest. Wtedy nic o nim nie wiesz, tak? Więc wtedy generator wiesz. To jest prosty przykład, żeby tutaj wam to rozjaśnić, tak? Jak masz system, na przykład proszę odśledzić w całą klika, tak? I możesz mieć zacząć wyjazd takie akcje. No wiadomo, pierwszy raz jak się loguje, to nic. Możesz na to wziąć IP-ka, użytkownicy tam z tego regionu, tam wiemy, jak się udało, to będą wyrzucać. I tu konkretnie polecam opis, tak? To jest bardzo prosty przykład, żeby to wytłumaczyć. No i to te koncepcje, które się pojawiły. Tak, model danych, to wiemy, musimy określić, na jakiej zasadzie będzie porównywany użytkownik do innego użytkownika, tak? Po czym poznamy, że jest podobny. Sąsiedztwo, tak? Czyli generalnie kiedy jak prawdopodobieństwo się kończy, a zaczynają się różnice. No i na koniec mamy nasze rekomendy, który wyślij rekomendacje. Już nie chcę wchodzić dokładnie w te szczegóły, ale na przykład mam inne typy podobieństw. No że to działa tak, że wyobraź sobie, że te książki i profesje są zbiory i on tutaj sprawdza pokrycie tych zbiorów, tak? Czyli albo odległości, albo jakieś zbiory, albo jakieś inne, które.
zaraz pokażę, jak można sprawdzić, czy dobraliśmy dobrze tę implementację podobieństw i sąsiedztwa bez interesowania się w ogóle teorią matematyczną. Ale wcześniej jeszcze chciałem pokazać Wam inne typy rekomendacji. Pamiętajcie, że tutaj pojawiły się jeszcze dwa inne. Te rekomendacje są rekomendacjami, które w ogóle zlewają referencje. Tak? Widzimy, że tutaj jest ta sama wartość. Te typy rekomendacja po prostu patrzy, ok, ten użytkownik cokolwiek powiedział o tej książce, czyli ok, tylko to wezmę pod uwagę. Poniżej mamy jeszcze inny rekomender, który już nie patrzy, czy użytkownik jest podobny, ale patrzy, ok, ten użytkownik, który ma referencję o takiej i takiej rzeczy, czyli teraz znajdę rzeczy podobne i mu to rekomenduję. To jest symetryczny, bardzo podobny algorytm, bo on też te podobieństwa na podstawie zainteresowania użytkowników. Pokażę Wam w kodzie, jak prosto jest też wygenerować takie rekomendacje z innych rekomenderów. Także w strukturze jest podobna. Też tutaj mamy tego rekomendera, który zlewa referencje. Również przygotowujemy model danych. Przygotowujemy jakieś implementacje podobieństwa. Sąsiedztwo jest identyczne, jak było wyżej. No i na końcu po prostu jest inna implementacja rekomendera. I widzimy, jeżeli chcemy mieć zupełnie inną algorytmię, inną metodę działania, po prostu to jest strategia, tak? Podmieniamy sobie implementację, każda implementacja ma określony interface, to wszystko. Trzeci rekomender to ten, który bazował na itemach, na produktach. On, widzimy, nie potrzebuje tutaj nigdzie sąsiedztwa użytkowników, gdyż on się ogranicza po prostu do zbioru produktów czy rzeczy, z którymi związany jest dany użytkownik. Również jest to bardzo podobne. Jedyna różnica jest taka, że jeśli dany użytkownik jeszcze żadnych rzeczy nie kupił czy nie wybrał, no to on nie jest w stanie mu nic zarekomendować, czy musimy dodać odpowiednie sprawdzenie. Macie do tej pory jakieś pytania? Aha. Ten, który zlewa preferencje, tak? No tak, no po prostu stwierdza, że masz na przykład przedłeś i podoba ci się, powiedzmy, książka jedną Edwardu i dwie nie podobają mu tych kolów, to on to zlewa się nie podobają, tylko stwierdza, okej, okay, ty masz jakieś powiązanie do książki tam Edwardowej i dwóch tych kolowych i tylko na tej zasadzie, jak będzie jako inny użytkownik, który ma, powiedzmy, też te dwie książki ocenione jako 5, Edwardową jako 1, no to on stwierdzi, nie, że wy jesteście bardzo podobni, bo macie same były zainteresowane książkami. A to dla nich daje oceny. I to też jest może być czasami przydatne w jakichś modelach, gdzie nie ma w ogóle preferencji. Tak, no to jest na przykład może być w sklepie, gdzie po prostu kupujesz produkt, ale ich nie oceniasz, tak? To po prostu używam. Tak, no tutaj używam tych samych danych po prostu, żeby było szybciej, tak? Ale po prostu masz inną domenę, gdzie nie ma żadnych ocen, to wtedy go używam. No i teraz jest pytanie, jak ocenić, czy dobrze go skonfigurowaliśmy. No i to jest też dosyć proste. Wyobraźcie sobie, że mamy w systemie użytkowników, tam książki, preferencje i to jest, powiedzmy, 100% danych, tak? To teraz tych 100%, wyciągamy na 90, podajemy do naszego rekomendera, że on jest ich świadom, i następnie sprawdzamy, czy on dobrze zarekomenduje pozostałe 10%. Tyle, tak? Na tej podstawie możemy stwierdzić, czy ta konfiguracja jest prawidłowa, czy daleko jej doskonałość. I to jest również bardzo prosto zrobić w kodzie. Tutaj dochodzą tylko dwie klaski, jest ewaluator i builder. I po prostu builder będzie wracał za każdym razem rekomendera z nowymi danymi, tak? No po prostu nie przypada jeden, który tylko wiele, tak? Za każdym razem bierze inne 90%. Tworzy kilka tych rekomenderów, ewaluator je odpali i później wsiądzie średnią, to jest ocena skuteczności tego rekomendera. Tak, tutaj mamy jakąś konfigurację. Ten parametr określa, ile użytkowników w systemie użyć.
kolejny określi, ile danych ujawnić i odpalamy to wszystko. Zobaczmy sobie dokumentację. Generalnie im jest niżej, tym jest lepiej, tak? Widzimy, tu mamy bardzo mało danych. Dlatego generalnie wyszło nam, mamy tyle eksport, jest nasz, ten rekomendacji, który używaliśmy. Ten glupitet, nie wnikałem, jak on działa, ale po prostu chciałem pokazać, że ten test nam pokaże, że w tym przypadku ten drugi wydał lepszy. No i to tak bez dużej wiedzy matematycznej możemy takie wnioski wyciągać. Jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać. Usuńmy jeszcze na chwilkę tego relowca drugiego. Książkę, tak? I zobaczmy, kiedy może się przydać właśnie to rekomendowanie na podstawie item. Tak? Widzimy, że w tym przypadku, pomimo, że te rekomendery, które są oparte na podobieństwo użytkowników, nie znalazły odniesienia do tej książki o IM4, to jednak te oparte na itemach były w stanie powiedzieć, że one jest w pewien sposób podobne. Tak, czyli to też jest znowu też kwestia testów. Czasami może być tak, że mamy wielu użytkowników, mało itemów, to może jeden typ komentarza jest lepiej zastosować, w innym przypadku inny. Tak? Właśnie tu jest sztuka w tym, żeby odpowiednio dobrać tę implementację. Macie jakieś pytania odnośnie tej części? Cisza, to nie wiem czy. Sama klasa ma SQL i już. Znaczy, no on jest, to jest baza danych, tak? No i po prostu podaje na miary. Ale to wie, że... Przygotowało nam... Okej, to wróćmy do tego. Tak, to nas oceniało na przykład cenę. O, widzisz? Tu podajesz i masz określone kolejność parametrów, tak? Nazwa tabeli, która kolumna to są ID userów, która kolumna to są rzeczy i która kolumna są preferencje. I tyle. On też podobieństwa liczy na podstawie tego, co się tam czasem interesuje. Coś bardzo podobnego na obydwie strony, tak? W pierwszym przypadku szukasz podobnych użytkowników na ich podstawie do wybierania rzeczy, a w drugim przypadku to właśnie już był kilka tych rzeczy. Mówisz, ok, skoro użytkownicy, którzy się interesowali tymi rzeczami, które są dzisiaj innymi, to te rzeczy są podobne. Dzisiaj, że chociaż to jest symetryczne, to daje czasami inne wyniki. Wersja tego machota jest DEO8. I nie, bo jest generalnie sam woja do tego, co mówisz, jest w tym maszynie. Tak? To już jest coś, żeby naprawdę właśnie określić, że ktoś się interesuje pewną obsesyjną rzeczą, no to już nie będę udawać, że rozumiem nawet tego, co ma tu już jest stopień wyżej w projektowaniu, a nie na tym pracują. Ja nie wiem, co jest w tym DEO8, tak? Bo ktoś pozwala na DEO7 w prezentacji, może już coś więcej jest, tak? Ale ty chcesz ograniczyć do najprostszych. Ja bym A to, o czym ty mówisz, to się nazywa klasyfikacja, no i to za chwilkę też do tego dojdziemy. Tak, za chwilkę notatki, jeszcze tylko
formę generalnie już nie macie więcej pytań, tak? Więc jest to jasne. No okej, dobra, to dalej będziemy mieli klastry. I teraz tak, o co w tym chodzi? Mamy duży zbiór danych. Próbujemy znaleźć w tym zbiorze jakieś konkretne pozdrowie, na przykład, albo to może być tak, że mamy 1 milion użytkowników, no i my chcemy określić na przykład, że okej, mamy podgrupę użytkowników, które interesuje się tym i tym, mamy podgrupę użytkowników, które interesuje się innym typem książki, możemy chwalić zbiór całych książek. Wiadomo, zawsze jak aplikacje robią to jakieś kategorie są określone, ale być może jest tak, że mamy jakieś ukryte kategorie, tak? Które możemy wydobyć, które udało. Może być też tak, że mamy newsów, tak? Jest 1 milion newsów i chcemy wiedzieć, że mamy kategorię, na przykład nie jesteśmy świadomi tego, że jest kategoria, na przykład takie Spotify kategorii. Nie wiem, czy czujecie to, tak? Mamy jakieś zbiór danych i próbujemy znaleźć takie tematyczne podgrupy. Tak? Widzicie, może być zysk? Tak, wiadomo. Znajdziemy użytkowników, którzy są w stanie więcej mamy czasu. I tutaj już do akcji wejdzie ten Hadoop. Tylko zobaczymy po kolei, jak zamienić obiekty produkty na wektory matematyczne, ponieważ to jest potrzebne, aby narzędzie zaczęło działać. Wróćmy do naszego przykładu. I tutaj mam taki test spreparowany zbiór. Napoje, bo tutaj kreści, no to jest tak przygotowane, że ładnie nam wyszło. Czy tak widząc postrój akurat to ludzie, no widzimy, że tutaj taki drugi spełnia jakieś napoje wysokoalkoholowe, dwa piwka, no i ewentualnie jakieś mamy tutaj tam i ten drugi jakieś takie rozgrowowe. Tak? Słucham? No, są też takie, wiesz. Na zdrowie. I teraz zobaczmy, co się pojawi w logach. Za chwilkę przejdziemy do kodu i pokażę, co się działo. Cała operacja potrwa kilkanaście sekund. Tu zobaczcie, że mamy takie mapy news, generalnie to już działa Hadoop. Teraz pokażę, jak są użyte te klasy Hadoopa. Ja nie ukrywam jeszcze, nie jestem specjalistą Hadoopa, także nie wniknę, co się dzieje. Ale generalnie to jest jakiś na jednym komputerze. Nie sądzę, żeby był duży problem, żeby to w końcu tych klas. Trzeba zmienić po prostu konfigurację, przenieść na wiele komputerów, żeby to działało szybko. I zobaczmy, jaki jest wynik. I tak, mamy tutaj numer klastra, czyli zobaczmy, te nasze wysokoprocentowe alkohole zostały tejczone do klastra 0, piwka poszły do klastra 2, a centrum do klastra 1, czyli już na przykład możemy w naszej aplikacji menu stawiać produkty dla potencjalnych klientów. Teraz, jak to dokładnie się odbywa? Pierwszym krokiem jest zamiana tych napojów na wektory. No i właśnie sobie, że każdy z tych atrybutów to jest oś. Tak? Czyli możemy na przykład być oś X to jest ilość alkoholu, oś Y kalorie, oś Z to ilość witamin i powstaje nam punkt przestrzenny. Następnie te dane są zapisywane do pliku wejściowego dla Hadoopa. Przekazujemy namiary na ten plik do klasy, która wykonuje klastrowania i na końcu musimy z pliku wynikowego wypisać dane na wyjście. Zanim pokażę kod, powiem w teorii, jak to klastrowanie się odbywa. To jest tylko jeden z algorytmów, tak? Na początku sobie tak, tutaj strzelamy, gdzie są te piotki klastru. Tak, do tego teraz też będziemy jak to zrobić, żeby komputer liczył najbardziej optymalnie. Tak ładnie wyszło właśnie dlatego, że powiedziałem, że trzy.
Na początku on losuje sobie, tak, gdzie ma jakieś te wnioski, ewentualnie w tym przykładzie było tak ustalone, że trzy pierwsze wektory były środki trafu. No i zobaczmy po kolei, tak? On bierze na przykład pierwszy środek trafia, rozwiązuje najbliższe punkty do niego, bierze drugi środek jego trafia, no i już nie może tych samych punktów użyć, używa innych. I tak samo dla trzeciego. Potem on bierze liczek wysiennej odległości i przeciąga te wszystkie środki, tak, żeby no coś takiego. I potem jakby resetuje sytuację i robi to samo znowu dla tych nowych środków. I tam ustalamy też konfiguracji, ile takich iteracji ma środki. Więc sądzę, że to jest... To właśnie było pytanie, zaraz powiem, bo nie wiadomo. Ale powiem, jak to można policzyć. No ale najpierw zobaczmy sobie kod. Tutaj już będzie troszeczkę więcej tego, ale nie będę się we wszystko wgłębiał. Pobraliśmy sobie drinki, przerabiamy je na wektory. Tutaj też Machout udostępnia wiele implementacji tego wektora, bo nas jakieś też wagi dobierać, na przykład chcemy, żeby ilość alkoholu była wagą znaczącą. Kiedy już mamy wektory, wchodzi do akcji Hadoop, konfiguracja. Zapisujemy wektory do pliku. Tutaj Hadoop też wymaga jakichś specjalnych implementacji tych wektorów, które są zapisywane. Także Machout też przygotował wektor GitHub, tak aby zapisać te wektory. Następnie tutaj właśnie wybieramy sobie klastry i tu jest nie w tym miejscu. Jak mówiłem, to miało być proste do tłumaczenia. O. Tu widzicie, jest to zaszyte na sztywno, że mają być trzy klastry. I po prostu w tym pliku jest ustalone, że środek klastra to trzy pierwsze wektory. I w ten sposób przygotowaliśmy dane wyjściowe. I zobaczcie, później ruszamy. Pod tą klasą jest całe skomplikowanie algorytmu. Jakkolwiek musimy podać do niego wiele parametrów i tutaj właśnie, żeby nie strzelać, przydaje się pewna wiedza matematyczna, żeby już intuicyjnie ogarniać może od czego zależą wyniki tego klastrowania. Widzimy, że tutaj tych argumentów jest kilka. Od czasu WinAPI pewnie nie widzieliście. Tak, czyli to mniej więcej to działanie jest zrozumiałe. Tak, przyda się tutaj wysokie wiedzy, ale mimo wszystko nawet programista robi to może tutaj skończyć. I teraz pytanie o tą ilość nodów. Przepraszam, ilość klastrów. Jest coś takiego jak algorytm, to jest Canopy nazywa, Canopy Clustering. Generalnie chodzi o to, że mamy na zbiór wszystkich punktów. Ustalamy dwie wartości, jeden te dwa. Teraz tak, na każdym punktu on wszystkie punkty, które są w odległości te dwa, bierze tego klastra i one ich dostaną. Następnie również w odległości te jeden wszystkie punkty bierze klastra, ale one mogą potem zostać skradzione przez kolejny klastry. Teraz tak, dla wszystkich nowych punktów poza tym te jeden, to jest dokładnie to samo, tak? Na przykład ten będzie miał w odległości te dwa punkty, prawie do siebie, tak? Na tej podstawie po jednej iteracji mniej więcej ten system może zgadnąć, jaka ilość klasów jest optymalna. No nie zawsze to będzie prawidłowe, ale to już jest bliżej niż takie strzelanie. Jak już... Słucham? No tak, to doskonale właśnie w tym projekcie sprawdzi. I później jak już cała operacja się skończy, mam pamiętać ten plik wynikowy, Machout udostępnia narzędzia, które nam da, pokażą takie dane o tych klastrach, czy na przykład nie ma czegoś takiego, że to jest klaster, tylko to są wszystkie punkty, a jeden jest gdzieś dalej, tak? Ten klaster jest taki wielki. Są dane na przykład, jak dalej od siebie są te klastry oddalone, są dane, czy w ogóle punkty są blisko siebie w klastrze i na tej podstawie
ktoś z jakąś wiedzą matematyczną może stwierdzić, że być może ta liczba była zła, albo jakiś inny parametr kalkulowania też był nieodpowiedni. Tak, to ty jest. Ale nie, bo tutaj zobacz, to z tym... Ale nie, bo zobacz, tutaj ten element odległości, tak? Tu, no dobra, no powiedzmy, tu się pomylisz o ileś, to może być to ten mniejszy błąd, niż jak w ogóle pomylisz się w ilości klas, tak? Widziałeś, tam mieliśmy trzy kategorie, byśmy mieli ich dwie, więc by tak ładnie nie wyszło, tak? Się pomieszałeś się w ogóle tutaj na... To jest bardzo prawdopodobne do, podobne do tego sąsiedztwa użytkowników, tak? Tak się określa jakiś zakres, który te punkty są do siebie podobne. Zakres T1, no to jest zakres, gdzie są podobne, ale być może są podobne do czegoś innego. No tak, to jest zajebiste. Pewnie nie badałem tego, być może jest taka możliwość, żeby podać dokładnie. Ale tutaj już są szczęście albo losowanie dokładnie. Tak? Nie wiem, wygląda na człowieka, który zna tą teorię, człowiek, nie wiem, mówię, ja tutaj nie jestem specjalistą, tak, to jest taki liceusz, bardziej od strony programowania, ja mówię, jak ja tutaj widzę, tak, to wiem, jak działa ten cały teorię. No i on odwróci ilość mniej więcej tych klasków, które tutaj słuchamy. Także tu, tak mówiliśmy, no tutaj przynajmniej mamy określenie, co jest podobne, co nie, tam musimy zgadywać. Macie pytania? Wystarczy do tego? Znaczy słuchaj, nie, bo według mnie jest źródłem danych, tak? Zobacz, źródłem danych jest cały czas ta baza. Po prostu ty już normalnie wyciągasz. Widzisz? W ten sposób. A Hadoop jest potem użyty do tego. Znaczy tak, jest tam w tym jeszcze taka implementacja chyba do wykonywania operacji w pamięci, ale ona jest podobna taka niewydalna, niezalecana. Nie wiem, czy użyć tutaj kadru, czy to było, tak? Bo to jest tutaj ile było? Chyba 8 czy 9 tych produktów, to zostało 15 sekund, tak? Czy być może są jeszcze możliwości użycia, ale tam wspominali jeszcze w tej książce, i że na Amazon mam jakieś prezentacje, tak? Bo jest, Amazon też ma jakieś mapy, więc być może Hadoop nie jest jedynym. Tak. No tak, no i to sądzę, że nie będzie liniowy przyjazd na geometryczny czas, to już... Może nie stwierdzili, że to tak oczywiste, że trzeba jakieś mapy gry zastosować, że już się nie bawili prawnie czy utrzymywane. Ale widzimy, że Hadoop Hadoopem, ale na tym komputerze działa, tak? Czyli kwestia tylko tej konfiguracji. Mam jeszcze inne, bo tu jeden tylko przykład klasowania. Tutaj mamy też jeszcze inną możliwą implementację. Znaczy tak, dostajesz listę produktów, musisz je zamienić w wektory, zapisać je gdzieś, wiesz, jako dane, bo argumentem wyjściowym jest nutnik, tak? To musisz wziąć w wektory i gdzie są te środki klasy. To idzie do Hadoopa, na Hadoopie jest ten algorytm i wykrywać wynikowe. No i
No generalnie już można wtedy nie wypłacać biznesowo, tak się wiesz, na przykład w swoich produktach masz takie podkategorie, być może tą podkategorię zaoferujesz na swojej stronie, to jacyś ludzie się za nią kupują, tak? Bo masz jakiś pozbiór bardzo charakterystyczny. Znaczy wiesz, to na pewno problem to obserwują ludzie, którzy nie mieszkają pod wiedzy, więc mówią, o faktycznie, jak ty mamy takie produkty. No nie, to raczej jest tak. Oczywiście jeszcze z odpowiednimi tam wiesz, mechanizmami. No i powiem, tu są jeszcze jakieś inne, żeby nie było tak, że jest jeden sposób kreatowania, są też inne dostarczone fermentacje, są cały czas do wyrażone nowe. Czasem może być tak, że tak, no, to nie jest idealny kółko. Już nie będę udawać wymiar, ale to ten jest w stanie zrobić tak, że z tego kółka on teraz bardziej taką przylegającą płaszczyznę. Tak. Mam jakieś transkrywania, które tworzą hierarchię tych klasów, czyli na przykład możemy mieć kategorię pod kategorię i jeszcze pod kategorię do każdej. Tu jest duże spektrum zastosowań, tylko mówię, trzeba się już może troszeczkę zainteresować tą teorią, ale sądzę, że na przykład to jest cała teoria, jaką musimy wiedzieć do zastosowania bez tego narzędzia, to ten machac nam to zmniejsza, bo żebyśmy powiedzieli, jakie parametry. Są jakieś pytania? Jeszcze tam widziałem, że tam miałem pytanie. Aha. Nie, to nie jest prezentacja na zasadzie, to jest jakieś idealne narzędzie, tylko to jest... Aha. Wiesz, no, jak jeszcze jedno? A tak, jak powiedzmy, że masz tutaj ludzi, którzy tylko wiesz, dane programują, chcą tego użyć. No to masz takie jak inny grupy, takie jak umożliwiający. No nie, no to jest tylko narzędzie. To jest, ja nie powiedziałem, czy to jakieś inne jest lepsze, tylko to jest narzędzie. Jeżeli jesteś powiedzmy Java, interesuje cię zastosowanie jakichś aplikacji maszynowych, a jednocześnie no nie masz jakiejś wiedzy wielkiej matematycznej, okej, możesz użyć, tak? To nie jest taka jakaś marketingowa prezentacja, że musisz coś kupić. Znaczy, ta dupa używasz, ale widzisz, że ja tego nie mówię. Znaczy, to mówiłem wcześniej, że masz jeszcze tam możliwość uruchomienia tego pamięci lokalnej. Tak, bo tu masz... To ta klasa, która jakby opakowuje algorytm, nazywa się o, Cummings Driver. Jest jeszcze zaś Cummings Cluster, coś takiego. To mówię, tam jak czytałem, to on wspomniał, że to jest już gdzieś długo to trwa, jest to niepolecane i nie wiadomo, czy jest sens i jeszcze czas na utrzymywanie. Być może już to wyrzucili. No okej, okay, to jakieś jeszcze pytania odnośnie tego? Dobra, przejdziemy już ostatni temat, ostatnia grupa zastosowań. I popatrzcie do pana. Tu wiem, jest też tajki strony, gdzie oni reklamują, w którym miejscu właśnie porównają jakimiś innymi narzędziami te stosowanie karto ma przewagę, tak? Dużej ilości danych, ich algorytmy ładnie się skalują. To było tylko właśnie. Ale na tym polega sama klasyfikacja. Dalej, prosta stosowanie. Mniejsza to generalnie tak mamy jakieś dane treningowe, tak? Czyli to będzie, że mam ileś zwierząt i określenie, że to jest pies, to nie jest pies, to jest pies i ten klasyfikator uczy się rozpoznawać, jakie zwierzę jest w systemie, tak? Czyli gotowujemy takie dane, czy to zwierzę, które ma tam cztery łapy, to jest głową, tak dalej, on to jest się. Ten, który ma gąbę, nie jest. No ja się uczy i mierzy tych danych, tym jest lepiej. Później on tworzy taki model, to jest właśnie pamięć człowieka, który się nauczył, ma teraz pamięć, żeby
poznawać inne lety, tak? Podobnie jak mieliśmy ten pierwszy przypadek z testowaniem recommenderów, to bierzemy 90% danych, sprawdzamy tylko 90% danych i sprawdzamy, czy pozostałe 10% będzie dobrze rekomendowany. Tak samo tutaj możemy przetestować, czy dobrze działa klasyfikator, ja teraz tylko 90% danych, które mieliśmy, i sprawdzając, czy pozostałe 10% dobrze klasyfikator. Tyle w temacie teorii, a zobaczmy sobie, jak działa przykład. Tutaj już mamy w tym przypadku stary poszczególny mail. I mamy podzielone punkty na dwa zbiory. Tu widzimy, że pierwszy, biur 0, no to są punkty, które gdzieś blisko początku układu służebny się znajdują. Natomiast drugi zbiór to są punkty oddalone tam o ileś tych jednostek, tak? 8-9 te rejony. No i teraz po kolei co się dzieje. Tworzymy, to jest klasyfikator. Tutaj znowu nie będę wchodził, byłam starać się na początku zrozumieć, też chyba, ale teraz tego nie musimy. To jest nasz klasyfikator i on dostaje argumenty na, ile mamy tych kategorii. Tutaj w tym przypadku mamy dwa zbiory. Na przykład spamu to mogłoby być zbiór po prostu jest spamem, nie jest spamem. Następnie podajemy ilość cech. Cechy, tak jak mówiłem, w przypadku tego córka, znaczy taki ilość łap, ilość tam dębów, baga, są takie właśnie takie buty. No i im więcej tego jest, tym dłużej trwa klasyfikacja, także trzeba to ładnie dobrać, bo na przykład czasami możemy tak, ilość sierści, no to niczego nie trzeba, taki but, tylko zabierzemy sobie drzewa. I ostatnim argumentem jest jakaś funkcja. Tu nie musimy wnikać, co jest za funkcja, bo wypowie są trzy, także niewielkie ryzyko pomyłki. Dalej, konfiguracja lambda to jest jakiś błąd, to też w sumie określa się błędów. Im to jest mniejsze, tym będą dokładniejsze wyniki, ale dłużej będzie wszystko trwało. I trenowanie modelu. Więc pomimo tego, że mamy tylko 9 punktów, to podajemy tutaj te dane 200 razy. Dlaczego? Bo ten klasyfikator buduje regułę, nie buduje prostych punktów, czyli okej, dostajemy ten punkt, okej, ten punkt jest taki koniec. On próbuje rozpoznawać w skali tych cech, czy ten punkt należy właśnie tego zbioru. Czyli byśmy mu podali, załóżmy, jeden z tych punktów, powiedzmy ten, 200 razy do treningu, to później on mógłby tak na 95% stwierdzić, że ten punkt jest faktycznie w tym zbiorze, tak? Bo on nie uczy się na sztywno i tylko uczy się pewnej reguły. No i generalnie trenowanie jest bardzo proste, po prostu przekazujemy dwie rzeczy, tak? Czyli na początku to jest pies, a później cechy dwie rzeczy. To jest trenowanie. I to dosyć proste. Natomiast jest tutaj jedna taka chytra rzecz. Widzicie, że budujemy też wektory z tych punktów, tylko że wektory mają dodatkową cechę. To jest nie jest to dobrze nazwać osobliwość tego algorytmu. Trzeba do każdego wektora, aby tu dodać cechę dodatkową, tylko są tych trzy, tak może być tam trzyma też cecha i ona ma mieć zawsze wartość stałą, to się najpierw nazywa intercept w tym algorytmie, tak musi być, już nie wnikamy w tym przymiotu, tak? Jak ktoś będzie ciekawy, może sobie potem poczytać. I w zasadzie po trenowaniu zamykamy, kończymy całą akcję i już mamy przygotowany na tej podstawie nasz klasyfikator do działania. Czyli tworzymy nowy wektor. To jest punkt, który też leży tam na początku kodów współrzędnych i próbujemy go sklasyfikować.
i wynikiem klasyfikacji będzie prawdopodobieństwo, że dany wektor należy do konkretnej grupy. Palmy to. Widzicie, mamy wyliczone prawdopodobieństwo, że ten punkt na 82% należy do pierwszego zbioru, ale według klasyfikatora i na podstawie tej nauki on stwierdza, że jest jakiś procent, że jednak można żyć do drugiego zbioru. Tak? Widzimy tutaj, czy już na świecie to działa, tak? Nie jest to jakiś proste o tej, zapamiętaj, jest punkt do naszej, tylko drugiej reguły na podstawie tej. Tutaj macie pytania? Tak, no on, widzisz, ten model buduje, tak? A w końcu no to jest kwestia implementacji. No tak, a o to chodzi. Tak, bo on liczy to za liczę plików. Tak? I potem to też możesz liczenie, na przykład uczyć offline i przenosisz go gdzieś na produkcję. Tak? Ale nie, bo wyżej miałeś, to jest właśnie wywołanie tej metody i tutaj sklenowanie. Nie wiem, czy mam ci źródła. Okej, czyli tu nie masz metody, to czy ma sens, żeby to wiesz, gdzieś ofertą wygenerować model, tak, bo on nie pysł się nagle, gdyż aplikacji. Nie, tutaj to ci to nie interesuje. Właśnie o to chodzi, że moim zdaniem to jest właśnie dobra implementacja, że to nie interesuje, tak? Po prostu wszystko gdzieś tam zdecydowane. Później generalnie wiesz, jak już no chodzi, nie jest, tak? Później to gdzieś, no to wiadomo, tam wydać sobie implementację. Tak? Takie pytanie. A wydaje mi się, że nawet wrzucamy double. Poczekaj. Siądę potem. To na double pozwolę. Nie sprawdzałem wszystkich implementacji. Wydaje mi się, że no, to jest liczbowy. Tak, to tam. Nie wiem, dobra, bo nie jest tutaj w mojej zdolności był w stanie was zachęcić, żeby stosować. Wydaje mi się, że
to jest dosyć ciekawa działka, która się pojawi dla nas, dla programistów. No i tak jak na przykład mamy algorytm sortowania w Java, tak? No, większość ludzi może go stosować, nawet nie wnikając, co to jest aplikacja. No to jak to jest jakiś techniczny element naszej aplikacji, który trzeba czasami i swój własny napisać pod dany problem, tak? Czy są ty bardzo łatwo zacząć, tak? Widziałem naprawdę w personalnych, specjalnych, produkcyjnych stronach, sklepów, takie rekomendacje naprawdę totalnie stosowo, czy bardzo nie trzeba. No, bez znajomości teorii będzie lepsze. No, także nie wiem, no, jakie są wasze opinie na temat tego narzędzia? Czy wam się w ogóle przyda to pracy, czy jakiś taki problem, który on w temat odbył rozwiązał? Nie bardzo. Nie, bo ja słyszałem, że tutaj w Google macie taki dział Big Data. Tak mi, jaki Marek Skrejczek. Sztucznej inteligencji do naszej aplikacji, dopiero potem jak ktoś się staje jakimś widzeniem, to trzeba już w tą teorię wejść, żeby na tym byli w stanie rzeczy. Poczekaj, no. Zobaczmy, czy tutaj... A, to czekaj, nie, to proste, to wtedy jak raz zaklasyfikować jako spam, to potem uczyć się spam, jako nie spam. Znaczy wiesz, to jest coś takiego, jak chodzisz na ulicę i ten samochód jak na ulicę, nie? Więc tak czas myślał, samochody będą się pewne. Ale potem widzisz, że samochód tylko nas bardzo wolny, tak? Pytanie, czy to widzi, że teraz nie jest prawdą, że zawsze jest oczywiście. No ale pytanie też, czy to jest właśnie, no właśnie, no czy na przykład jak się, powiedzmy, coś tam miał słowo, powiedzmy tam penis było z panem, ale za chwilę się okaże, że to jest nazwa jakiegoś trójmorku w prawie i to połączy się z tym. No i pomoże. Tutaj jeszcze wam wyświetlę takie, moim zdaniem, przystępne lektury dla programistów, bo najważniejsze, jeśli chodzi o sam produkt. No i pozostałe też właśnie tak punkt widzenia kodu tłumacząc. To jest Javie, to jest Pythonie i zapisać się na Javie. Także jeśli ktoś chce, można kupić auto sobie. Ale... no to nie wiem, czy macie jeszcze pytania, to jest ostatni slajd w tej rotacji. Za co mam nadzieję, na co tylko nie odpowiedziałem. Nie udaje, że znam ten problem na wielu. To na pewno. Czy słuchaj, my zaczęliśmy też teraz działać z takim aspektem kodowania, tak? Czyli ktoś sobie wpisuje jakiś adres, no i trzeba tego odnaleźć. I okazuje się, że masz bazę danych tam 120 giga.
No i teraz jest pytanie, czy generalnie tak jest jakaś wiedza, która pomaga ci, wiesz, korzystać z tego wyzwania. Więc jest, nie wiem, czy znaczycie, kto jest John z Polski. Nie, z Polski, tylko z Polski. Znajomki się opisywał takim artykuł, że to jest miesiąc 95. No i Java to jest taki język do programowania pralek. Wtedy to profesjonaliści robią w systemach operacyjnych. No i robi tak. Jeśli ktoś się wtedy zainteresował Java, no to jest zajebista inwestycja, bo za 5 lat, no to generalnie firmy mu tutaj kasę. Tak? No bo jak ktoś tam jakiś BOSI studiował, no to Java. Tak? Też trochę. Strzał, inwestycja czasowa, tak? To jest na. To jest generalnie coś, co jest coraz więcej, wiesz, widuję to na forach, w jakichś prezentacjach, na infoku, na przykład jakichś innych. Generalnie nawet tam jakiś, że to teraz będzie jeden z tych topowych trendów, tak? Nawet, chyba nie, czy na Google to częściej się nie pojawia niż cloud w tej chwili. Zobaczmy sobie. Tyle, że cloud computing będzie lepsze, bo cloud to jest. Tutaj mamy tak widzieć cloud atlas. No dobra, to jeszcze nie przegonił. Słucham. Bo to tak porównywanie, no generalnie zobaczcie, jest tych wyników mimo wszystko w miarę dużo, no można poczytać, tak, które firmy używają. Widzieliście ten slajd z początku. Przeskoczmy. No to jest tam ukradzione z innej prezentacji, no ale generalnie takie są przewidywania. Cena ma rezygnowanie coraz bardziej spada i tam jest coraz więcej. Tak. No i generalnie nowe potrzeby się. Też tak, no i jak ktoś, być może ja nie jestem bazodanowcą, może jak ktoś umie operować bada grami, data mining, no to może też być miał dobry rezultat, tak? Tylko to jest produkt, który jest fajny tak dla ludzi, którzy mają dane. Nie jest, mówię to jeszcze raz, to nie jest takie jedyne dobre rozwiązanie. Ale jakieś takie drzwiczki, które pozwolą pojawić się Java i wejść w ten świat. I potem może jeszcze czego zrobić, tak? Wiedza odkrywać i już umiesz rozpoznawać, co się tego. Ok, macie jakieś pytania jeszcze? Szkoda, jeśli zrobię inny sposób. Nie, nie. Proszę, głosowanie. 69. 13. Tomek Sławy, licencja na produkty. No zabijanie. No to, no to, to dzięki, że przyszliście, no i życzę wam wesołego nowego roku. A w nagrodę macie sotki.